Taka drobna zmiana, film z ręki. I żeby pokazać wam, jak bardzo jestem wrakiem i jak bardzo upadłem, żeby Jan Róż czuł się szczęśliwy ze swojego hejtowania, to tutaj o, prezenty mam od mojej byłej. Nie dość, że nie daje mi się spotykać z moją córką, to jeszcze ograniczyła mi, to znaczy tak, wysłała mi dwa pisma sądowe. Na 21 lipca mam termin rozprawy. Do 21 lipca mam ten termin. A tutaj mam szczęście, że wyszedłem, bo mam 14 dni na odpowiedź na te listy, żeby się do nich ustosunkować, żeby złożyć swoje materiały dowodowe w tej sprawie. I biorąc pod uwagę polskie prawo, to ja wiem, że ojciec w sądzie nie ma żadnych szans. Jedyna szansa, żeby mieć kontakt z córką, to ustalić własne zasady. Ta-dam! I o, wymyśliłem. Ustalić własne zasady. Bo zasady są ważniejsze od konstytucji. Bo zasady gry są proste, jasne i przejrzyste. I moje gry takie są i do tego są bezpieczne. A mi się łapka telepie po tych lekach, które dostawałem, rozumiecie? Bo ja je odstawiłem nagle i dlatego mam te bezsenności i w ogóle te swoje trudności i upadam coraz bardziej. I że już myślałem, że niżej upaść nie mogę, a upadam coraz niżej i mama mnie postanowiła wrzucić z domu, to mu sprzedaję cały swój dobytek i tutaj mam rzeczy, które postaram wam się wcisnąć. A, z Martą to jeszcze jedna sprawa. Bo jako taki profesjonalny gracz, który od pierwszego momentu, od pierwszego filmu daje wam 100% sok, czyli szczerą prawdę, a wy go kopiecie, rozumiecie dalej, to tutaj zastanawiam się nad Martą, czy mam ją w tym sądzie zniszczyć, czy tylko połechtać delikatnie, posmyrać. Bo ja jej od porządku mówiłem, że nie chcę walczyć w sądzie. Że nie chcę w sądzie walczyć o dziecko, bo to tylko skrzywdzi moją córkę. A ja kocham moje dziecko i nie chcę mojego dziecka skrzywdzić. Więc postanowiłem, że zmienię, że wprowadzę troszkę inne zasady, że tak będzie łatwiej. I żeby to zrobić, to tutaj zaraz po tym filmie zacznę wystawiać gadżety na Allegro, bo wyprzedaję swój majątek. Zajc ogłasza, że wyprzedaje swój majątek. Król Zajc zbankrutował. Dzięki wam, dzięki temu, że uznaliście mnie za wariata. To wariat niestety zbankrutował i wyprzedaje wszystko. I tutaj mamy różne ciekawe rzeczy, na przykład taki o czytnik książek. Tutaj jest dużo książek w ogóle, takich różnych. Nie wiem, jak to tak pokazywać, żebyście widzieli. To dla córeczki miało być, ale skoro i tak nie mam kontaktu z córką i nie będę miał, bo jestem wariatem i nikt wariatowi już w Polsce nie da praw do opieki nad dzieckiem, to wyprzedaję wszystko, co tu posiadam. Tu posiadam takie fajne książki. Tu może. I to wszystko pójdzie na Allegro. Tu mam okularki do wirtualnej rzeczywistości, też pójdą. Tu wam sprzedaję słoiczek, w którym trzymałem zawsze marihuanę. Sprawdzony, dobry, mały, poręczny, wygodny i trzyma długo świeżość. Crusher Grinder, taki malutki, fajny. Może tam coś jest jeszcze? Jeszcze troszkę jest, to ktoś tam będzie miał w prezencie. Tu mój notesik, w którym sobie planowałem wcześniej różne rzeczy. Tutaj telefon ZTE. Taki telefon ZTE na sprzedaż.
Karty do gry, o, ulotki z Inspirii na przykład też pójdą na sprzedaż. Tu jakieś buciki dla córki, które nie mogłem przekazać. Co jeszcze tu mamy? O, mój dezodorant na przykład. Wodę utlenioną pójdzie na Allegro. Clear and clear. A tu, o, jaki żart od życia. I don't need Google, my wife know everything. I wiecie co? I powiem wam, że moją byłą właśnie jak poznałem, to dosłownie nie potrzebowałem Google, bo wiedziałem wszystko od żony, a w międzyczasie nauczyłem się i poznałem takich mądrych ludzi, którzy mi pokazali, że warto używać Google samemu i warto tworzyć samemu. I dlatego dzisiaj tworzę to, co tworzę. I co tu jeszcze jest fajnego? O, tu są takie dla dzieci rymowanki. Znaczy nie rymowanki, czuczu, zgadywanki różne takie. To wszystko pójdzie na ten. Zobaczcie, ile tego miałem. O, tutaj mamy gadżet. Bo ja dużo anime oglądałem i tu jest Naruto. I to jest, zaraz wam powiem. Tak, to jest pierwszy tom po angielsku Naruto. I w Naruto poznacie taką postać jak Sasuke, który miał taki sam pomysł jak ja miałem, żeby przyjąć całą nienawiść na siebie. Bo tylko dzięki temu, że przyjmie całą nienawiść na siebie, to będzie mógł to zmienić. Tylko że on był głupi, bo on chciał ich wszystkich siłą zastraszyć, a ja postanowiłem do was z miłością wyjść. Ale że Jan Rusz jest osobą, która prowadzi fundację i ta fundacja ponoć pomaga ludziom, a jest największym moim hejterem na moim kanale. Taki jest z niego wspaniały człowiek. To ja nie wiem, ten się, tak jak powiedziałem wcześniej w Orędziu Króla, że ten świat jest troszkę zwariowany. A tu jest z podpisem jeszcze aktora, który podkładał głos chyba pod Naruto czy coś tam. Tu mamy o, w konopiach strach. A w konopiach strach, to żebyście wiedzieli, to książka od kolegi. Chciałem mu oddać, ale nie odbiera nawet ode mnie telefonu. To sprzedam, bo co się ma marnować. Tu jakaś maszynka do golenia. I na przykład bluzę tą sprzedam, którą miałem na nagraniu. I na przykład o. I na Allegro wystawię jeszcze na przykład swoje majtki i swoje skarpetki. Tak. Do kompletu. Także jestem zdecydowanie zdesperowany, bo do 21 lipca muszę nadpisać trochę zasad w całej Polsce, a przynajmniej dotrzeć do Warszawy i Legionowa, bo rozprawa odbędzie się w sądzie w Legionowie. Więc do tego czasu muszę zrobić panowanie nad Legionowem, a na razie posiadam tylko Królestwo Śląskie. Właściwie już, no, mówię tak, ale to jest przestrzeń moja, czyli symetria.space, więc YOLO od mojej przestrzeni bezpiecznej. I to wszystko właściwie. A po tym materiale zacznę robić zdjęcia i zacznę wystawiać to na aukcjach już na spokojnie, więc wszystko pójdzie za złotóweczkę bez ceny minimalnej. Bo tak jak wam powiedziałem, każda złotóweczka będzie przeze mnie efektywnie przepuszczona. No to hej.